dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na konferencji prasowej High League i jest ze mną wspaniały, nieoceniony, nie wiem jak ocenić, Arkadiusz Pan Pawłowski, cześć. Dziękuję serdecznie, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek mam wątpliwości, rozwiewa je to. No, rzeczywiście, skoro nie jesteś w stanie mnie ocenić, to jestem nieoceniony, prawda, piąteczka Monia, jesteś the best. Co tam, jak tam? Areczku, powiedz mi, jak pracowało się dzisiejszego wieczoru, dnia, bo zahaczyliśmy i dzień, i wieczór. Tak, wiesz co, super, pracowało mi się ekstra, mimo że było naprawdę bardzo gorąco, dosłownie i w przenośni. Myślę, że to widać, słychać i pewnie niestety czuć, ale dalej, myślę, że wszyscy dali tam z siebie wszystko. Naprawdę, bardzo mi się podobało. Jak ja wszedłem i zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, byłem zauroczony. Po prostu to jest poziom, który rzeczywiście na tę chwilę jest, kurczę, nie wiem, czy jest w ogóle do przeskoczenia przez kogokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek na świecie. Głupio tak mówić, bo to brzmi, jakbym po prostu tutaj robił po prostu sprzedaż, tyle zakupy, ale naprawdę wszedłem i to mnie strasznie jakby urzekło, bardzo mi się to spodobało. No, uważam, że na konferencji też działo się bardzo dużo, bo i było troszkę dymów, i było troszkę śmiechów, i troszkę było jakichś takich sytuacji, gdzie było tak, to dla każdego coś miłego i mi się wydaje, że to jest bardzo fajne. Wiesz, to jest taki fajny sposób na telemarketera, jak ktoś chce komuś coś sprzedać. Arku, wystawiasz paragon? I don't speak your language. So maybe next time I will ask again. Dobrze, wróćmy do konferencji prasowej. Co cię zaskoczyło dziś najbardziej? Wiesz co, bardzo ucieszyła mnie, ja o tym oczywiście wiedziałem wcześniej, ale ucieszyła mnie bardzo pozytywna reakcja na walkę trzech. Bardzo, jakby ja bardzo lubię Lukasa i Łukasza Joczoka. Znam osobiście, to są moi dobrzy kumple, bardzo ich lubię, szanuję i bardzo się cieszę, widząc ich tutaj. Bunia nie znam tak osobiście, tak mocno to była ta pierwsza taka styczność większa, ale wszystkie te trzy chłopaki zasługują na to, żeby a. pokazać się, b. Zaskoczyć, kurczę, bo jakby wydaje mi się, że Lukas szczególnie, który dzisiaj też tutaj odgrywał tę postać tego rolnika i tak dalej, to jest człowiek, którego myślę, że wiele osób jakoś tam, nie wiem czy sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie, ale jakoś tak ma o nim wyrobione zdanie. Ja myślę, że Lukas może zaskoczyć. Jeśli chodzi o Joczoka, bardzo się cieszę, że to będzie dla niego comeback, bo to będzie, myślę, dla niego taki solidny comeback. To jest koleś, który jest bardzo popularny, wciąż ma tam czy kilkaset tysięcy tutaj zasięgów i tak dalej, ale troszkę się odsunął od tego świata YouTube'a, poszedł w bardziej inne rzeczy, mega inteligentny, przedsiębiorczy koleś, przede wszystkim ambitny. To jest chłopak, który zrobi wszystko. On ma miesiąc na przygotowanie i ja wiem, że on przygotuje się nie na 100%, a na 600%. Przy tego typu wydarzeniach, bardzo duża organizacja, są na pewno wpadki. Powiedz mi, zdradź przynajmniej jedną, dwie. Wiesz co, czy były jakieś wpadki? No na pewno była jakaś taka krótka przerwa techniczna. Ja akurat byłem na scenie, więc nie wiem, czego tam się dotyczyło, ale myślę, że jakoś wróciło to w miarę szybciutko. A co do wpadek, nie wiem, to trzeba pewnie zapytać zawodników. Może ktoś powiedział coś, czego nie chciał. Ja uważam, że poszło raczej sympatycznie. Dużo pytań, jakby było sporo pytań, których nie zadałem kosztem właśnie tego, że tam sobie porozmawialiśmy, bardziej improwizowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ja lubię takie konferencje. W sensie ja lubię konferencje, które jakby idą swoim trybem i każda część była inna. Tutaj było trochę tego, tutaj trochę tego. Ja jestem bardzo zadowolony. No i liczby, kurczę, 250 tysięcy, ćwierć miliona osób to oglądało. Myślę, że wiele osób o tym marzyło, ale niewiele realnie się spodziewało, więc po prostu, no, jakby powiedział Borat, great success. Arku, powiedz mi, jak się przygotowujesz do tego typu wydarzeń, konferencji, prowadzenia gali, do wywiadów z uczestnikami? Tak, wiesz co, ja, jeśli chodzi o takie przygotowywanie się, jakieś takie, wiesz, fizyczne na zasadzie, albo wiesz, tam rozgrzewka, to czegoś takiego jakby już po latach bycia na scenie nie robię, ale przygotowuję się zawsze jakby research, czyli przygotowuję po prostu informacje o zawodnikach, zawsze staram się czegoś dowiedzieć, staram się też trafić do, nie do jakby wydmuszki persony, jakby, którą jakby widzimy, tylko staram się zobaczyć tam, dostrzec człowieka i trochę jakby z nim pogadać, poznać. Ja bardzo lubię ludzi, kurczę, myślę, że to ludzie jakby, myślę, że ludzie też to wiedzą. To bardzo interesujące, prawda? No kurczę, ja bardzo... Mamy wiele wspólnego. No tak, no bardzo lubię ludzi, bo zawsze, no zawsze każdy ma jakąś ciekawą historię do opowiedzenia i niektórzy jakby bardzo skwapliwie i chętnie się tymi historiami dzielą, innych trzeba ciągnąć po prostu za uszy, żeby te historie opowiedzieli. Każdy człowiek to jest inny zbiór doświadczeń, emocji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też uważam, że takie wydarzenia są bardzo ciekawe, bo pokazują przeróżne postaci z różnych sfer. No, jednak jest ogromna różnica między Josephem Brataryem, raperem, a cesarzem narcyzem, tiktokerem, no. Więc zestawienie tych światów jest też bardzo ciekawe dla oglądania, bo jeden lubi tego, drugi lubi tego. I wydaje mi się, że
to jest też tak, że zawsze ci, którzy tego hejtują, bo ja lubię tego, ja lubię gangsterski rap, ja tu się nie będę z jakimś ten, fajne te TikToki, śmieszne nawet takie. I wiemy, że na przykład bratan założy TikToka, więc kurczę, niech się dzieje, niech wszystkim skaczą zasięgi, niech wszyscy zarabiają, niech wszyscy będą szczęśliwi. Ja tak, wszystkim porówno. Oczywiście, wiadomo. No. Jak robiłeś ten research, to powiedz mi, kto ci najbardziej zaintrygował? Wiesz co, dosyć ciekawe było szukanie informacji na temat chłopaków z pierwszej walki, bo zainteresowało mnie właśnie to zestawienie, że Kolar nie miał żadnego doświadczenia w sportach walki, a Kuba miał już spore. I to było takie dla mnie ciekawe, że aha, dobra, czyli mamy jakby trochę jak my mamy Brodnicka i Lil Masti, zestawienie no sportsmenki, mistrzyni świata z Freak Fighterką, tak tutaj też mamy takie ciekawe zestawienie, choć zupełnie no nie da się tego jakby porównać, postawić obok siebie, ale dosyć to takie ciekawe. I właśnie te informacje na przykład o Kolarze, o tym jak właśnie mówił o tych swoich marzeniach największych, że zależało mu na tym... Dzięki! Sylwester lub też Sebastian Wardęga, zdania są podzielone. Seba Wardęga, dobra morda. I sytuacja jest taka, wybiłem się, o czym było mówione? A, o Kubie, o właśnie Kolarze. I on na przykład właśnie dużo, w sensie jakby jego marzeniem jest to, żeby być znanym w całej Polsce. I myślę, że obecność w takim projekcie, przy takich zasięgach, to jest coś, co jest na pewno pierwszym krokiem do tej popularności. Wspominałeś we Brodnicką, Mistrzynię Świata i Lil Masti. Mówisz Freak Fighterka, oczywiście jak najbardziej tak, ale nie taka znowu typowa, przecież podniosła poprzeczkę naprawdę bardzo wysoko w tym świecie Freak Fightów. Do ja tego stopnia... Zaryzykowałbym stwierdzenie i pewnie będzie za to dużo hejtu, no ale no trudno, bo to też jest część tego. Bardzo wątpię, że jest Freak Fighterka, która jest w stanie zagrozić Lil Masti. I mówię to nie tylko dlatego, że wszyscy wiedzą, że my się kolegujemy z Lil Masti, że Aniela jest, że ja ją bardzo lubię i tak dalej. Szczerze mi się wydaje, jeśli chodzi o Freak Fighting, absolutne jakby top 1. No ja myślę, że Marta Linkiewicz rzeczywiście przeszła ogromną metamorfozę. Tak, Marta przeszła wielką metamorfozę i na pewno ich ewentualna walka byłaby bardzo ciekawa, bardzo. Bo to byłoby coś zupełnie jakby, no to byłaby inna walka. Na pewno ta walka nie trwałaby tak krótko, jak nie wyglądałaby tak jak wtedy. Ale nie zmienia to faktu, że mówię szczerze, z całym szacunkiem, bo ja też pozdrawiam serdecznie Martę, bo też jakby mam dużo szacunku, szczególnie mówię, takie osoby właśnie jak Marta, jak Złotuwa, jak Bonus, które przeszły taką metamorfozę, to jest niesamowite, to jest historia. Ja myślę, że na tym etapie nie byłbym chyba w stanie jakby tak się temu poświęcić. Mam za dużo jakby innych rzeczy, ale to też jest wymówka. Mam za dużo rzeczy, no nie wiem, naprawdę musiałoby być, nie wiem co by się musiało wydarzyć, żebym ja po prostu przeszedł przez tę drogę. I bardzo, bardzo, bardzo propsuję za to. Troszkę to jest takie na zasadzie, że za szyby, że bardzo dobrze, no, róbcie co chcecie, a ode mnie się trzymajcie z daleka z tymi waszymi zdrowymi żywieniami i tak dalej. Nie śmieję się, ale rzeczywiście myślę, że właśnie i Marta, i Złotuba, i Bonus to jest naprawdę coś do przyklaśnięcia. Na którą walkę prywatnie, nie zawodowo, odkładaj ten notesik, wiesz, zabieram, żebyś nie myślał tutaj... Nic sobie, pusty jest. Szkoda, bym zdradziła parę tajemnic. No. Prywatnie na którą walkę najbardziej czekasz? Bardzo czekam na walkę Masti Brodnicka, bardzo czekam na walkę trzech, no bo mówię, Joczok i Lukas TV, ziomy, ziomeczki, bardzo czekam na walkę Bonus Japczan, wydaje mi się, ale szczerze, każda walka ma potencjał, żeby skraść show. I to jest coś, czym ja się bardzo jaram. Jest 8 pojedynków i 8 szans na to, żeby zadziwić widza. I ja mam nadzieję, że każdy z nich wykorzysta tę szansę. A Meduza Rataj? Meduza Rataj to jest znowu zestawienie, na które bardzo wiele osób czeka ze względu na to, że Meduzy dawno nie było w oktagonie, a Rataj lubi podgryzać youtuberów. Więc myślę, że to jest naprawdę coś ciekawego. A, to już wiem, o co chodzi. Okej, okay, wszystko rozumiem. Arku, wiem, że otwierasz również swoją federację. Już otworzona. Wrestlingową. Ale otwarta. Tak. Już otwarta jest. Tak jest. Tak w skrócie, bo na pewno oddzielnie bym chciała zrobić jak najwięcej wypytać. Tak w skrócie telegraficznym, w skrócie bardzo proszę Cię. W skrócie telegraficznym pro wrestling, moja największa życiowa pasja. Od 26 lat żyję wrestlingiem, od 12 lat zajmuję się nim zawodowo. Teraz jest czas na to. Ludzie są otwarci na nowe projekty, na rzeczy takie mniej standardowe. Z drugiej strony też oczywiście pojawiły się możliwości, kontakty. Okazuje się, że co drugi celebryta jest fanem wrestlingu od dziecka, co jest bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ostatnio na przykład był u nas Trypson na treningu, bardzo pozdrawiam serdecznie Pawła.
Więc to jest projekt bardzo rozwojowy. To jest taki mój passion project. To jest passion project dla wszystkich osób, które w tym są. I myślę, że może być z tego coś naprawdę wielkiego, ale na razie małymi krokami budujemy to. Organizujemy treningi, przygotowujemy pierwszą galę. Myślę, że po prostu to jest coś, obok czego nie będzie można przejść obojętnie. Ale, że tak powiem, wydaje mi się, że jakby czas wrestlingu jeszcze nadejdzie. A czy taki przybliżony okres, przybliżony czas, kiedy obejrzymy po raz pierwszy osoby biorące udział w Twoim nowym projekcie? Monika, jeśli będziecie grzeczni i jeśli bogowie pandemii pozwolą, to jeszcze w tym roku. Wow, to my jesteśmy bardzo grzeczni, będziemy jeszcze bardziej grzeczni po to, żeby uzbroić się w cierpliwość i doczekać się Twojej nowego ciasteczka. A wisienką na torcie będzie co? Arkadiusz Pan Pawłowski w stroju wisienki. Nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno będziemy robić wielkie show. To jest obiecujesz? Pewne. Obiecuję. Aż mi makijaż spływa do oka i nie widzę. To ja zjem takie ciasteczko. Arku, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję za wspaniałą galę. No i przede wszystkim za... Konferencję w sensie. Za konferencję i przede wszystkim za ogromny profesjonalizm. Dziękuję serdecznie. No i smacznego. Jak mówisz o tych ciasteczkach, to życzę Ci najsmaczniejszego. Pozdrawiam. Monika Laskowska, najlepsza dziennikarka. Ja tak będę zaczynał i kończył każdy wywiad, żeby nikt nie miał wątpliwości. I Arek Pan Pawłowski. A jak? Dziękujemy.